Hejo, witam Was ponownie. Jak widzicie, tak właśnie zareagowała moja skóra na tą ilość, słuchajcie, makijażu, którą miałam, robiąc Wam makijaż ten taki na Halloween. Domyło się fantastycznie, bo praktycznie jednym pociągnięciem, ale widzicie, no jednak ta i czerwień, zaczerwienienie i w ogóle. No, nie dla mnie, nie dla mnie. A propos zmywania makijażu, polecam Wam bardzo serdecznie ten płyn micelarny z Nivea 0%. To jest, słuchajcie, wodoodporny, 400 ml. Ja go tutaj dostałam w dość dobrej cenie, ale teraz Wam nawet nie powiem, bo nie chcę skłamać, nie pamiętam. Sprawdźcie sobie, ja go kupowałam w Butsie. To jest moja druga buteleczka, ja go uwielbiam, ubóstwiam. Jest bardzo delikatny, nie wiem, mam wrażenie, że to jest chyba, słuchajcie, najlepszy chyba ze wszystkich, jakie dotychczas póki co miałam. Tak mi się wydaje. Formuła z suchym olejkiem, zmywa najbardziej trwały makijaż, nie ciera skóry, nie jest perfumowany, coś fantastycznego. Ta ciemna wersja, ja też mam jeszcze ten taki w białej buteleczce, dokładnie z tego samego, czyli też z Nivea, ale jednak ten ma coś w sobie takiego, że nie zamieniłabym go na żaden inny. Zobaczcie, ja tylko robiłam sobie czarne brwi, czarne i po prostu tak mnie podrażniło to. Także nie dla mnie, nie dla mnie takie eksperymenty. Znowu przychodzę do Was z kawą. Po kawie, także dwa filmiki i po kawie, ale don't worry, be happy. Mamy jeszcze z Saboya, ale nie to jest, to jest tylko kubeczek z Saboya, a tu mam multivitaminę. Paśne, ale dobre. Multivitamina z tego Krieger, czy jak to się tam nazywa. Standardowo na usta wędruje hialuronowy wypełniacz. Mam nadzieję, że przyjmiecie z przymrużeniem oka filmik mój z makijażem i że nie będziecie pisać mi, że Aga, co to w ogóle miało być? Nakleiłaś sobie tam dwie naklejki i dupa. No tak, no nakleiłam jakieś naklejki, coś do tego dorysowałam i takie są moje umiejętności, co ja na to poradzę. Nie każdy rodzi się artystą i z duszą artystyczną, także ja się cieszę, że mogłam w ogóle pobawić się dla Was, nie wiem, pośmiać się, bo śmiałam się sama z siebie. Także mam nadzieję, że to zostanie w jakiś tam sposób docenione, że w ogóle się odważyłam pierwszy raz na ponad 3 lata nagrywania nagrać cokolwiek na Halloween. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że testuję ten podkład. Widzę, że tutaj jest ciemniejszy na żywo niż tutaj w tym świetle, ale wygląda dość spoko. Jeszcze raz nałożę jeszcze jedną warstwę, pomimo iż ona będzie, to jest ten podkład Insta Perfect. On jest taki dość lejący, ja mam go w dość ciemnym kolorze, ja powinnam go miksować. Zrobimy sobie brwi, tak jak już wspomniałam w poprzednim tutaj nagraniu. Nie wiem, z czego był ten produkt. Jeszcze w ogóle mi się rozwaliła szczoteczka, czekajcie. Nie wiem, z czego to było, ale chyba z Eveline, a jak nie, no to z Vibo. No coś polskiego. Będę chciała Wam zrobić za chwilkę test. Test, słuchajcie, tuszu. Był ciemniejszy, mam wrażenie, że wychodzi on na taki rudawy. Nie wiem dlaczego. Wcześniej go używałam i było ok. Na moje potrzeby wystarczą, ale widzicie, wpada leciutko w rudawy kolor. A ja nie chcę czarnych, a nie mam żadnej kredki takiej jakiejś grafitowej, więc to tak po prostu zostawię. Paletkę dzisiaj zastosujemy sobie z NYXa i jest to Away We Glow. Nie wiem dzisiaj, dlaczego ją zamówiłam. Nie są to w sumie aż takie moje kolory, bo dużo jest świecących. Dużo jest właśnie takich połyskujących. Zaraz Wam je zesłoczuję. Jeżeli chodzi tak po dotyku, to naprawdę sympatycznie. Takie fajna, fajna bardzo formuła. Może ten ciemny i może ten złoty. No, tak by wyglądała ta kolorystyka. Tak na dłoni, także nie jest źle. W takim razie, jak mamy zrobioną brew, to teraz przystąpmy może właśnie po prostu do oka. Zastosowałam sobie ten najjaśniejszy z tego pisaka z I Heart Revolution. Tutaj pod, widzicie, zarysowywałam sobie tak pod brwią. I miałam Wam to zrobić i zapomniałam, wyleciało mi. I tutaj sobie rozmazuję. Oczywiście to nie jest nic nowego i odkrywczego, ale dla mnie tak, bo zauważyłam, że jest różnica. I zobaczcie, i ta brew jest tak jakby bardziej podniesiona. Na pewno to widać, nie wierzę, że nie.
Ja sama to widzę doskonale i teraz spróbujmy zrobić to z tą drugą. Czy to tak samo zadziała, słuchajcie. I do tego akurat zadania ta kredka chyba spisuje się naprawdę wyśmienicie. Na razie narysowałam. I teraz delikatniutko sobie to rozcieram. Wręcz prawie, że wklepuję, a nie rozcieram. I mam wrażenie, że to właśnie tak fajnie otwiera, słuchajcie, oko. Fajny produkt, naprawdę fajny produkt. No i tak by to wyglądało. Więc jak ktoś jeszcze umie się malować, umie tego używać, to już w ogóle wyjdzie mu cudownie. Także wracam z powrotem do tego cienia takiego beżowego, kładę go na całą powiekę. Jasne, to dam może po prostu ten brązik. Powiem Wam, że pole popisu w tej palecie, jak dla mnie, no to jest takie trochę zawężone. Wracam do tego pierwszego cienia, nakładam go na całą powiekę. Pociągnę go troszkę do góry. Ten. Nie wiem, to złoto czy. Nie, mówi do mnie Rose Gold dzisiaj. Dzisiaj mówi do mnie Rose Gold, więc położymy sobie Rose Gold i tyle. I robię to, jak widzicie, palcem. Takie, ja ją raz użyłam, teraz do tego, co widzicie, i ona pójdzie w czyjeś łapki. Pójdzie w czyjeś łapki, bo. No bo wiem, że się z nią nie polubię, a jak ma leżeć, wiecie, mi na półce. I zajmować miejsce czemuś, co być może bardziej by mi się spodobało i przydało, to nie ma to sensu. Także ja już chyba jej nie będę używać. Jeszcze może tylko dla rozjaśnienia tutaj spróbuję dać ten biały. On jest taki, widzicie, z takim połyskującym czymś. No nie, to nie będzie. To nie jest dobry dzień chyba do malowania dzisiaj dla mnie w ogóle. Już teraz po tym makijażu halloweenowym. Paletka na pewno będzie przekazana w bardzo dobre ręce. Także odkładam ją już i nawet już tam nie maczam pędzla. Można powiedzieć, że trzy cienie są tylko, wiecie, do słoczy, tylko machnięte i to wszystko. Dobra. No i największy tutaj gwóźdź programu, czyli właśnie tusz, który chciałam dla Was przetestować. Jest to nowość od Rimmel. Jest to dokładnie ten tusz. Ta-da-da! Zobaczymy, jak on się spisze. I jeden będę miała dla Was na rozdanie. Także jeden sobie przetestujemy, a drugi będzie na rozdanko. Zagięta szczoteczka, silikonowa oczywiście. Nie nabiera zbyt dużo produktu. Zobaczmy jeszcze raz. Fajnie pachnie. Tak wygląda szczoteczka. No i robimy sobie teścik. Wow. No powiem Wam, że fajnie, fantastycznie, fantastycznie rozczesuje. No i chyba się z nią polubię. Ja to zawsze na początku, jak już maluję rzęsy, to powiem Wam, że wiem mniej więcej. Wiem, że tam było też. Wiem mniej więcej, czy się polubimy, czy nie. No subcio. Moje marne rzęsy, jak pięknie rozczesuje. Nie podoba mi się ten cień tutaj. Nie podoba mi się on. Miał być efekt takich skrzydeł. No i jest, zobaczcie. No wow! No naprawdę wow! Bardzo mi się podoba ten efekt. Super! Zobaczcie. Ekstra. Teraz dolne rzęsy, żebym się z tego podniecenia tutaj nie maznęła. Czekajcie. Po co to nakładać sztuczne rzęsy? Lepiej podreperować swoje, odżywiać czym się da, zainwestować lepiej zamiast sztucznych rzęs to w odżywkę, potem tylko dobry tusz. Kiedy chcecie, zmywacie, nic Wam się nie odklei, nie przesunie. Uważam, że to jest 1000 razy lepsze rozwiązanie. Dajcie znać, czy używacie sztuczne rzęsy, czy zamieniłybyście sztuczne rzęsy w taki tusz. O, zobaczcie, jaki efekt. Na dole dałam tutaj za dużo, widzę już to. Wow Wings. No i naprawdę efekt również jest wow. I to jest to, o czym ja mówię, że właśnie coś tyłek urywa i od razu takie spektakularne wrażenie. Super. Bardzo się cieszę, że go mam. A w sumie nie byłam przekonana. Można dokładać, aż tak mocno nie zasycha. Zobaczcie, jeszcze dołożyłam troszeczkę. Ekstra tusz od Rimmel. Jeszcze raz przypomnę Wam. Scandalize, Wow Wings. I to jest ten Extreme Black. I taki sam tusz za chwilkę, jak skończymy sobie jeszcze usta, będzie do wygrania. Drobinka brązu. Bardziej dla ocieplenia niż dla konturu, oczywiście. Cocoa Contour od Too Faced. Dobra,
Ja myślę, że to wystarczy. I teraz co zrobimy? Damy sobie coś na usta. Tą paletkę Wam serdecznie polecam, jeżeli ją gdziekolwiek dorwiecie. Ja ją dorwałam, jak już Wam mówiłam, w TK Maxie. Polecam Wam również ten produkt. Naprawdę fajny, jeżeli chodzi właśnie o brwi. Mamy tutaj ciemny brąz, mamy czarny, czarną kredkę, mamy dwa linery do ust, nude i taki też jasny. Już Wam pokażę. O, dokładnie tak to wygląda. Tak to wygląda. Black, nude, lip liner i brown. Kontur moją z Eveline. Okej, jak widzicie. Naturalny efekt. I co ja chciałam? I chciałam na usta dzisiaj Wam zaprezentować ten produkt. To było z Lady Makeup EU. I to jest Soft and Matte Golden Rose Creamy Lip Color 108. Awokado olejkiem i jojoba, żyżoba, jak to woli. Długotrwały, lekki, soft and matte finish. Sprawdźmy. Fajnie pachnie, słodko. Fantastycznie się nakłada, to już Wam mogę powiedzieć. On się, słuchajcie, rozpływa po ustach wręcz. I czy Ty się spiszesz, słuchajcie, cieniu jako rozświetlenie, czy nie bardzo? Może nie do końca, co? Ale też nie ma lipy. No i dobrze, i co? I tak wykonany makijaż myślę, że zostawię. Oświetlenia, co? Damy sobie jeszcze oświetlenie. Długi będzie ten filmik, ale nie przejmujcie się, ja Wam go pociacham. Także jeszcze tylko odrobina tego Cocoa Glow. Biorę na pędzelek i... I sobie zrobimy mini glow. W sobotę szykuję Wam z kolei, być może jak się dojdzie to do skutku, znaczy się... Jak się uda, właśnie vlog, słuchajcie, z Edynburga. Planuję właśnie z koleżanką i z dziećmi pojechać sobie na mini shopping. Przy okazji właśnie piszecie, że brakuje Wam filmiku ze sklepów. Mi również. Nie wiem nawet, jakie są nowości, nic nie wiem, więc fajnie, że będę mogła Wam to nagrać. I mam nadzieję, że nic tam nie stanie na przeszkodzie. Jeśli chodzi o paletkę, to ja paletką się podzielę z moją przyjaciółką. Także leci w bardzo, bardzo dobre ręce. Tą paletkę polecam Wam bardzo serdecznie. Polecam Wam ten multiliner z I Heart Revolution. Co jeszcze? No i a propos tego tuszu, piszcie bardzo proszę w komentarzach pod tym filmem, która z Was chciałaby jest zainteresowana tymże tuszem i dlaczego. Czym więcej komentarzy, tym lepiej, a oczywiście wyniki, może nie wyniki, no wyniki, napiszę po prostu, ja cofnę się do tego filmu i wylosuję z tych komentarzy komentarz, który najbardziej jakoś mnie chwyci za serce, który mi się naprawdę spodoba, jego treść, ewentualna kreatywność, powód, dla jakiego właśnie to Ty chcesz otrzymać ode mnie tenże tusz. Odpowiedź, oczywiście wynik tego na to rozdanie zobaczycie po prostu w komentarzu. Ja dodam opis do tego właśnie, dokładnie tego filmu, dodam opisik pod tym filmem, która osoba otrzymuje i u tej osoby, w komentarzu tej osoby napiszę, że gratuluję, bla bla bla, mam tylko jeden tusz, więc osoba wygra jedna. Życzę Wam powodzenia, bierzcie udział w konkursach, bo naprawdę warto. Że ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi, a tą pomadeczkę i test tego właśnie podkładu sobie zrobię dla Was specjalnie i przyjdę do Was i powiem Wam, jak się te dwa produkty spisują u mnie przez cały dzień, przez pół dnia. No, wyglądają pięknie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco. Buziaczki, powodzenia w rozdaniu. Do usłyszenia, pajo!